Dzień dobry Państwu. Czemu zawsze ja włączam kamerę i przez to na początku mnie nigdy nie ma? Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Jacek Sasin. Karol, no nie przeklinaj. Studio Jajo, co oni tam nadają? Aż ręce opadają, jak z drzewa wiśnie bęc. Patrz, mówią! Patrz, ja nie rabuję tego, co nie, oni. Nie, nie chcesz, bo ludzie przywijali, bo on łoś tam spada wtedy. Karol, czy ty wiesz? Wiem. Czy państwo wiecie? Wiedzą. Że oglądacie nas w ogóle w różnych sytuacjach, w różnych takich momentach swojego życia, w różnych miejscach na świecie, zróbmy na ziemi. Tak. Kto ogląda nas podczas seksu, łapka w górę pod tym filmikiem. Takich ludzi nie ma. Natomiast są ludzie, którzy nas oglądają w wannie. Na przykład taka pani napisała, no, tak, Hemingway w piątki. Że zawsze zabierze 3 odcinki, idzie do wanny i ogląda lekko. Napisała, że się pluska i ogląda. Pytają do ciebie, czy ty wiesz, co było w piątek? Piątek? Nie wiem. No popatrz tak na kalendarz. No to jest piątek. No nic. Nic. Jaki nie to był dzień? 7. Czego? Czerwca. Sierpnia. No, 7 sierpnia. Mhm. Taka data. Mhm. 7 sierpnia. No. 7 sierpnia. A co było 28 lipca? Miałem nagranie z Magdą Mołek. Miałem konferencję. To co Kamil, to właśnie konferencja Polskiej Ligi Sportowej. Widzę, że można zapisane. I tutaj miałem jeszcze spotkanie z klientem. Mhm. No. A co? A to, czy, o czym myślałeś? A! Jezu, ty w zeszły piątek miałeś urodziny? Wczoraj, no. O nie, wszystkiego najlepszego, wodeczku. Dzięki. A ja nie mam zapisane? O nie, a jak to jest możliwe, że nie mam zapisane? Masz prezent dla mnie? No, to które to? 18? Co, weź się już. Ta Moniczka to taka... Mamy 2 dzieci już, wujku. Ci co? Lufa szczela, nie? Armata dymi, nie? Kupcie coś. Pamiętaj o wujku zawsze. No, najlepszego. A teraz chodź tutaj na jednego. A, stówkę. Dostępnie mi dajesz stówkę? Nie. Do stenki tylko. Ale po Olesie to mi oddasz, tak? Poczekaj, bo ja wiem, co ja ci chcę kupić. O, po Olesie to mi oddasz, tak? Nie, bo ta stówka, zobaczysz, jak się wyrobię... Ona się zmaterializuje w prezent. Ja sobie zapiszę w kalendarz. 7 sierpnia, wszyscy moi drodzy, tutaj sobie wpisuję. O, 7, o, cyk. Wszystkiego najlepszego, bo. Dzięki. Jak spędziłeś urodziny? Była impreza urodzinowa. Tak? No. Wróć, tak? Masz nie... foty jakieś? Nie, będziesz pokazał nie, foty dzieci znowu? To jest mój tort urodzinowy. Miałeś bezę? No, o. No kurde, brachu, beza na urodziny? Elegancko, bardzo dobry tort. Ale powiedz mi, czemu ty te zachodnie, liberalne takie tradycje happy birthday, no a gdzie jest polskie piękne stole? Ale ja ci pokażę. Powinieneś mieć ładne polskie stole, ale ja ci pokażę, poczekaj, bo to jakby wiesz. O, 100 lat film na urodziny. Karol, co ty? Poczekaj. 100 lat, 100 lat. Zapakuję nam filmik za to. Dobra, wyłącz to. Zobacz, ktoś zrobił tort na nasze urodziny 5 sierpnia, który ty zniszczyłeś kłótnią. Ludzie się pytali, czy się pokłóciliśmy w ogóle. Zjedzcie i pozostańcie LS. Aha, zjedzcie i pozostańcie. Ojejku, jak pięknie. Ładne, nie? I bardzo ładne. Ale pozdrawiam serdecznie Natalię, Kacpra, Dawida i Natalię. Ale czy to jest tak, że tam Natalia ma, że tam są 2 Natalie, czy to jest ta sama Natalia, która tak bardzo się przysłużyła, że 2 razy się wpisała, jak myślisz? Natalia, Kacpra, Dawid i Natalia. Czyli Włodek, Karol, Jurek i Włodek? No. Karol, Włodek. Najdłuższy dystans, jaki pokonałeś autem w swoim życiu? Jako kierowca? Jako kierowca. A twój? Bo ty będziesz, to Chorwacja. No nie? Mój Rimini pewnie. No tak, to dalej. Ale to z przerwą było, nie? Nie. Panie, ja cisnę pyk i na raz. Wsiadam i wysiadam potem. No a powiedz mi tak, bo ty jesteś taki biegły w... Możecie sobie jeszcze trochę właśnie SMS-ków z Moniką powysłać, że ja ciebie kocham, ja ciebie też kocham, będziemy tęsknić. Ile z Karol strzela, ile z Jasła do Brukseli? O właśnie, ile z Jasła do Brukseli? To jest... A Jasło to moje tereny w ogóle. No wiem. To tak jak mniej niż do Rimini, 13 godzin. Nasz eurodeputowany. Ależ wspaniały, jedna z najbarwniejszych postaci w ogóle. Jak są barwne postacie, to jest Ryszard Czarnecki jest w życiu. On, pan Cymański, za dobrych czasów był oczywiście pan Leszek Miller. Tadeusz Cymański jest europosłem? Nie. Pan Czarnecki, jak Czarnecki do Poznania. Tak? Znowu to jest atak lewicowych mediów na posła Czarneckiego, bo Bogu ducha winny człowiek znowu Bogu musi, ducha winny. Musi się mierzyć z... Musi się mierzyć z siłami? Zła? Siłami ideologii liberalno-lewicowej. A neomarksisto. Postmodernistyczno-neomarksistowski. No to jest ta myśl, nie? A szkoła jaka, Karol? Pozwolę mi.
No Karol, no nie rozczarowuj mnie. Mama, tak. Uf, mama przyjdzie do szkoły. Nie wiem, o co chodzi. Tak. Więc tak, chodzi o to, jest afera polega na tym. A wszyscy wiedzą, o co chodzi, czytają newsy, what? Nie, nie wszyscy, na pewno są ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Tak, jak się jest europosłem... No, to się zarabia dużo pieniędzy. No nie wiem. Można zapytać prostego chłopaka z Krosna. Jakoś tak mega dużo, a Krosna niedaleko Jasła. No ale trzeba bywać w Brukseli, no nie? No bo tam się całe to życie europejskie dzieje, tam masz parlament i tak dalej. I teraz tak, jest coś takiego jak Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych i ten... I tenże urząd skierował do polskiej prokuratury zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa przez europosła z PiS Ryszarda Czarneckiego. Pan Czarnecki miał pobierać nienależne zwroty kosztów podróży służbowych i diety. Bo, jak się okazuje... Ale przecież spójrzcie na niego, jakiej diety, przecież on jest chudziutki. Jak podaje Rzeczpospolita, Czarnecki miał wykazać, że dojeżdżał do Brukseli z Jasła. Tam też miał wracać. Europoseł posiadał tam mieszkanie po zmarłej matce. Unijni urzędnicy ustalili jednak, że Czarnecki mieszkał w tym czasie w Warszawie. No ale jak to ustalili, skąd wiedzieli? A kilometrówkę pobierał za dojazdy z Jasła i do Jasła. No ale jeździł do Jasła. Z Jasła do Warszawy jest około 340 km, w związku z tym kilometrówka zwracana europosłowi. To jest z Warszawy do Krakowa. Rzeczpospolita opisuje historię z Fiatem Punto. W rozliczeniu Czarnecki wpisał, że podróżował nim do Brukseli w lutym 2012 roku. W lutym, Karol? Nie wiem, czy wiesz, jak działają samochody cabrio. No wiem. To jest tak, że one nie mają dachu. Też jeździłem w zimie ten roadsterem z dachem. Otwieram. A wrzucisz to zdjęcie tego roadsterka? To jest jakie to było śmieszne autko. Właściciel pojazdu twierdzi jednak, że w 2001 roku samochód został rozbity na tyle poważnie, że nie nadawał się do jazdy i ostatecznie został zezłomowany. Mhm. Instytucja twierdzi, że poseł zawyżał koszty podróży służbowej od 2019 do 2018 roku. Sprawa ma dotyczyć aż 100 tysięcy euro. Czyli 400 tysięcy złotych. Czyli to już jest w sumie mieszkanie. Ryszard Czerneński w rozmowie z Rzeczpospolitą stwierdził, Karol, że jest spokojny co do finału tej sprawy. I to właśnie w panu Ryszardzie zawsze lubiłem, bo nie wiem, czy ty na pewno oglądać jakieś wywiady z panem Ryszardem Czerneckim. No ale może jest tak, że znowu media robią nagonkę i tak naprawdę nic się nie stało. No ale może faktycznie dojeżdżał. Do Jasła? Z Jasła. Tam się życie dzieje, nie? Fiatem Punto. W ogóle widzieliście, jak wygląda Fiat Punto Cabrio? Tak, bo szukaliśmy i okazało się, że chyba tylko Punto 1 była w tej opcji. Ty jest! Jest! To jest dwójka. Jakbyś ty miał się pobawić detektywa i takie, wiesz, adwokata diabła, bo ty lubisz usprawiedliwiać ludzi, w sensie stawać w obronie... Albo adwokata diabła, albo usprawiedliwiać ludzi. Pana Czarneckiego posła? Pana Czarneckiego. Niewinny. Niewinny, spójrzcie w te oczy. No no niewinny. Not guilty. W mediach często tak bywa, że chwycą się takiego jednego, jakiegoś takiego, wiesz... Tak! Niewinnego człowieka. Trzech linijek dobrze poskładanej narracji i grupa frankfurcka. Oczywiście. Szkoła frankfurcka, Karol, proszę cię. Grupa Bilderberg. I nie Bilderberg. Bilderberg? Bilderberg, Karol. To Bilderberg. Jest fascynujące. Nawet nie potrafisz wymienić nazwy swoich mocodawców. No, ale właśnie to pokazuje mój stosunek do moich mocodawców. No tak, zapomniałem. No, widzisz tu jakieś nieścisłości, czy wszystko ci się składa? U pana Czarneckiego? Ogólnie no, ale przecież on powiedział, jest spokojny co do finału tej sprawy. No, to znaczy, że on musi jakby trochę inaczej to widzieć, bo jak zaprezentowanej przez nas historii, w taki sposób, jak to zaprezentowaliśmy, to wynika raczej tak słabo dla niego. Ale jeśli on mówi, że jest spokojny. To jest Donald.pl. Ale w innych serwisach jest tak samo napisane. No bo wszystkie są opłacane przez grupę Bilderberg i szkołę Flanderbarską. A to, czym była grupa Bilderberg, jakbyś mi mógł powiedzieć? Dalej jest. To, a no ja wiem, że dalej jest, tylko teraz to nawet pan Trzaskowski jeździł. Nie! Przecież mówił, że ja byłem na tym spotkaniu. Czy to są ci, co mają te cyrkle i spotykają się w fartuszkach? Zapytaj swojego kolegi prezydenta Warszawy. Jak blisko od grupy Bilderberg do loży masońskich? Bo mnie ciągle nie chcą przyjąć, czaisz? Wiesz, bo nigdy nie złożyłeś podania, Karol, a wiesz, w Krakowie ile jest to, że ja chodzę, wiesz, ile ja chodzę, żeby należeć do loży masońskiej? Hmm. Tylko nie, ale tam trzeba chodzić na coś takiego jak msza, czy coś takiego? Kraków. Bratstwo pod Wawelem, polskie loże. Dalej. Loża Wolnomrocka. Mają fejsa, nie wierzę. No to nie są już masoni, come on. Non-profit. Masoni nie mogą mieć... Ta, non-profit. Patrz. Jaka chujnia, jaka piwnica, o nie, jak to źle wygląda. Co to jest, Karol? Wygląda jak pokój jakiegoś nastolatka. Nie, jak słabo. I oni siedzą przy tych świeczkach z Ikei. Oni się modlą do tego, co to jest? Dołącz do nas. Zapiszę cię. Tak. Czy ty piszesz moje prawdziwe dane? No. Dobra. A nie, tylko zobacz, bo to jest krakowska. Czy kiedyś byłeś członkiem starej? Nie. Włodeczku. Co? Bo ja nie chcę być do krakowskiej, nie zapisuj mnie do krakowskiej. Dla żartu. Dlaczego chcesz przystąpić? Nie, no nie pisz dla żartu. A co? Na serio? Zawsze chciałem być w loży wolnomularskiej, ale nie wiedziałem, że można normalnie przez stronkę. Preferowany ośrodek. A, widzisz. O, Warszawa, dobrze, elegancko. No to git. Nie jestem robotem, no. A znasz to? A znasz to? A to. I.
Wciska mocno. Cicha, ale wcisnął. No to zobacz. Jeszcze się powinien zacząć śmiech. Ale wiesz co? Jak będę masonem, obiecuję, że dalej będziemy kolegami. No co, ja nie wiem, czy ja będę chciał. What? Drodzy państwo. Drodzy państwo. Państwo. Nie martwcie się. Państwo, nie martwcie się nic. Nie martwcie się nic. Martwcie się, że się oj, kończy. Nie, nie martwcie się. Bo nie trzeba ma powodu się zamartwiać. Nie. Nie, właśnie, trzeba się zamartwiać. Nie ma powodu do zmartwień. Trzeba się. Dlaczego? Się bo już jutro o 18 jest kolejny lekarz. Co ty gadasz? Więc dlatego i my, i wy, i wszyscy już są lekko stronnicze.